Dzisiaj zorganizowaliśmy akcję pod nazwą Wyjątkowa lekcja dla młodych kierowców. Jest to akcja skierowana do osób, tych młodych kierowców tak naprawdę. Osób, które prawo jazdy ma od kilku miesięcy, a tak naprawdę dla większości z nich jest to pierwsza zima za kółkiem. Z uwagi na trudne warunki, jakie panują w tym ostatnim okresie na terenie całej Polski, śliską nawierzchnię, opady śniegu, błoto pośniegowe, które zalega na jezdni, wymaga od kierowców tak naprawdę większego doświadczenia. Dlatego dzisiaj wspólnie z jedną ze szkół jazdy na terenie miasta Radomska zorganizowaliśmy takie specjalne warsztaty, praktyczne warsztaty dla młodych kierowców, gdzie pod kątem instruktora, a także funkcjonariuszy radomszczańskiej drogówki mogą doskonalić swoją jazdę właśnie w takich trudnych, ciężkich warunkach, jakie panują na drodze w całej Polsce. Co jest zimą najtrudniejszego dla kierowców, a szczególnie dla młodych? Przede wszystkim nadmierna prędkość tych młodych kierowców, brawura, niedostosowanie prędkości do warunków, które panują na drodze. To jest najczęstszy powód wypadków drogowych, kolizji drogowych właśnie z udziałem tych najmłodszych kierowców. Generalnie dzisiejsza akcja miała na celu pokazanie tym młodym kierowcom, jak ważne jest samo przygotowanie do jazdy, bo często jak dochodzi do jakiejkolwiek kolizji, tak, no to przez po prostu niepanowanie nad pojazdem, tak? Młodzi kierowcy nie panują nad pojazdem. Dlatego też źle sobie ustawiają fotel. Dzisiaj pokazaliśmy im, czym jest podsterowność, nadsterowność i jak po prostu temu przeciwdziałać. Osobiście uważam, że takie szkolenia są bardzo fajne i przydałoby się to, żeby to było po prostu jako obowiązkowe. Gdyż można po prostu przygotować się już na to, gdy już wpadniemy w poślizg. Tak? Czym jest właśnie podsterowność, nadsterowność i jak temu właśnie przeciwdziałać. Hamować. Przede wszystkim hamować, bo gdy dodamy gazu, to ten samochód może zacząć się zachowywać nieprzewidywalnie. Gdy wpadamy w poślizg, po prostu rozpocznijmy hamowanie. Współczesne samochody wyposażone są w taką ilość systemów, że jesteśmy w stanie wtedy zapanować już nad pojazdem, gdy tylko rozpoczniemy hamowanie. Prawo jazdy będę miał w styczniu 2 lata, dokładnie. No zima jak zima zaskacza kierowców, no i różne sytuacje na drodze się dzieją, można. Ja na szczęście nie miałem jakiejś w tym roku nieszczęśliwej sytuacji i no mam nadzieję, że nie będę miał. To prawo jazdy od 9 miesięcy. Zima mi nie przeszkadza, fajnie jest. No i dzisiaj były przeprowadzone testy na śniegu z kontrolą trakcji, bez kontroli trakcji. No i pozwolili nas nauczyć, jak mamy zachować się w taką pogodę.